prostu Fiat Chrysler Automobiles. Automobiles, tak to się teraz nazywa. Obok mnie Rafał Grzanecki, który reprezentuje tę firmę w Polsce. I kilka pytań od naszych czytelników. Słucham. Pierwsze pytanie dotyczy Fiata Punto. Nie nowości, które są za najmniejszymi plecami, tylko Fiata Punto. Ponieważ produkowane jest od 2005 roku, chcielibyśmy wiedzieć, czy możemy się spodziewać następcy tego zasłużonego modelu. Jeżeli chodzi o Fiata Punto, to jest samochód, który w naszej gamie przechodzi ciągłą ewolucję. Tak? On faktycznie debiutował jako Grande Punto. Jako Grande 9 lat temu. Później pamiętamy zmiany na Punto Evo. Później Punto to nie było tylko zmiany w nazwie, bo zmieniliśmy całkowicie wnętrze samochodu. Były zmiany zewnętrzne, były nowe silniki. Także tych technologicznych zmian w tym aucie było dość sporo. I tak się cały czas dzieje. Tak? To jest samochód, który przechodzi ewolucję. Jeżeli mówimy o następcy, o nowościach, jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, abyśmy o tym mówili. Proszę o troszkę cierpliwości. Myślę, że za parę miesięcy będziemy mieli dobre wieści. Dobrze, to będziemy nasłuchiwać Waszych komunikatów. Jeszcze w kwestii Fiata 500, mianowicie jest ileś odmian tego modelu. Pytanie, czy ta rodzina wciąż będzie się powiększać, czy też powiedzmy już osiągnęliśmy jakiś taki limit odmian nadwoziowych tego modelu. Nam się wydawało, że osiągnęliśmy limit przy 500C już dawno temu, wprowadzając 500C, wprowadzając Abarthy, wprowadzając wersję Twinner, wprowadzając wersję Baiguchi. Okazuje się, że jakby platforma 500 jest na tyle szeroka, że chyba nikt się nie odważy stawiać ograniczeń. Oczywiście pamiętamy o modelach 500L, które były wprowadzone. Te 500L też się rozrosły, bo mamy wersję Trekking, mamy wersję Living dużą. Też nie mogę zdradzić szczegółów, ale tak, rodzina Fiata 500 będzie się rozrastała i będą naprawdę jeszcze ciekawe samochody na tej platformie budowane. Dobrze, no to będziemy czekać jeszcze w sprawie Alfy Romeo 4C, której dzisiaj zaprezentowana została wersja otwarta. Pytanie, czy to jest jakby taki mocny akcent Alfy Romeo i na tym się skoncentrujemy, czy to jest taka rozgrzewka przed czymś, co jeszcze nastąpi, jakieś kolejne rozwinięcie tego modelu, czy pozostaniemy jeszcze przez jakiś czas przy tym daniu? No jeżeli chodzi o 4C, to jest bardzo świeże danie, tak? Podano nam teraz deser w postaci 4C Spider, premiera w Genewie, auto bez dachu. Co będzie się dalej działo z tą platformą 4C, ciężko teraz przewidywać, bo tak jak powiedziałem, to jest nowy samochód. To jest samochód, który ze względu na jego złożoność technologiczną, to jest supercar. Produkcja jest dość ograniczona i technologicznie, i homologacyjnie. To jest tak zwana krótka homologacja. Znaczy my tych samochodów jesteśmy w stanie dostarczyć na rynek rocznie około 4000. A na polski rynek? Na polski rynek mamy przydziały kilkanaście samochodów rocznie. Znaczy nie jesteśmy... na ile lat do przodu? No nie mogę zdradzać. Przyjmujemy zamówienia. Tak? Przyjmujemy zamówienia i dealerzy przyjmują to zamówienie i dostają informacje z fabryki, czy te zamówienia się potwierdzą i na kiedy. Więc to nie jest tak, że zostajemy z informacją czy bez informacji. Mamy narzędzia, żeby powiedzieć klientowi po złożeniu zamówienia wstępnego, tak, że okej, tak, są szanse, żeby ten samochód otrzymać za 6, 10, 11 miesięcy. Mamy przypadki, że samochody się potwierdzają w produkcji za 6-7 miesięcy, także nie jest tak źle. Natomiast musimy mieć świadomość, że to jest supercar, tak? To jest samochód zbudowany na monokoku z włókien węglowych, komponenty lekki. To nie jest tradycyjna produkcja wielkoseryjna. Przypomnijmy, waży mniej niż tonę, prawda? Waży dużo mniej niż tonę, bo waży 895 kg. No, tak. Dobrze, teraz w sprawie Renegade'a, bo dzisiaj mieliśmy światową premierę tego samochodu. Jest to auto, które choć jest Jeepem, czyli powiedzmy jest to auto amerykańskie, zostało zaprojektowane do produkcji w Europie. Pytanie jest takie, czy jest to bardziej amerykańskie auto, czy europejskie auto, jeśli chodzi o postrzeganie jego, czy to jest wciąż ten Jeep, czy to jest raczej coś europejskiego, do czego została doklejona tylko marka Jeep? Samochód został zaprojektowany w Stanach Zjednoczonych. Jeep został zaprojektowany, ten mały, nowy Jeep został zaprojektowany w Stanach Zjednoczonych. Jest w 100% tak Jeepem, tak? To jest samochód, który występuje w wersji 4x4, który występuje w wersji Trailhawk, czyli ma ten badge Trailhawk Rated, samochód, który jest zdolny
do jazdy w najtrudniejszym terenie. Mamy najnowsze napędy 4x4, mamy reduktory. Także Jeep od A do Z, można powiedzieć. Natomiast faktycznie on powstaje, jest produkowany, czy będzie produkowany w fabryce w Europie. To jest pierwszy taki przypadek. I będzie korzystał z tych technologii, które również grupa Fiata w Europie ma do zaoferowania, czyli chociażby silniki 1.4 multi-air, czy silniki wysokoprężne. No nie byłoby rozsądnie tego po prostu nie wykorzystać. Rozumiem. A w jakim kraju to jest produkowane? We Włoszech. To jest fabryka Melfi. I jeszcze podczas prezentacji słyszałem, że będzie tam po raz pierwszy w tym segmencie skrzynie o aż 9 przełożeniach. Tak jest, to jest premiera skrzynia automatyczna 9-przekładniowa w Jeep Renegade. Pierwsza taka instalacja w tym segmencie w rynku motoryzacyjnym. Ale to nie jedyna skrzynia oczywiście w tym segmencie. Oczywiście, że nie, bo tak jak wspomniałem, będą dostępne skrzynie automatyczne, które na przykład znamy z Alfa Romeo, czyli europejska dwusprzęgłówka TCT. I będą również skrzynie 5- i 6-biegowe manualne. Dobrze, jeszcze w kwestii połączenia waszego z Chryslerem. Połączył się koncern włoski i amerykański. Dlaczego siedziby umieściliście w Holandii? Czy to jest związane z jakimiś logistycznymi względami? Czy... To są kwestie formalno-administracyjno, powiedzmy fiskalne, tak? Siedziba firmy jest siedziba. No mamy firmę, w której mamy biura, część projektową, część produkcyjną w Turynie i mamy Auburn Hills w Stanach Zjednoczonych. I to się nic nie zmienia. Tak? Nie mamy żadnej migracji biur do Amsterdamu, czy do Londynu. Natomiast musiała powstać nowa spółka. Po tym jak Fiat przejął 100% akcji Chryslera, powstała nowa spółka, która się nazywa Fiat Chrysler Automobiles. Ta spółka jest obecnie rejestrowana, to jest cały proces. I spółka z tych powodów, których wspomniałem, została zarejestrowana w Holandii, co nie jest dla naszej grupy nowością, bo warto chociażby przypomnieć, że Fiat jest właścicielem firmy Case New Holland, która produkuje sprzęt rolniczy, traktory, kombajny. Jest dokładnie ten sam model zrobiony po połączeniu Case i New Holland, dwóch firm. Spółka została zarejestrowana parę ładnych lat temu w Holandii, więc powielamy schemat, który już znamy i który nam się sprawdził. Jeszcze w kwestii Renegade'a, kiedy zobaczymy to auto w salonach? Renegade'a zobaczymy w październiku, w listopadzie tego roku. A wcześniej macie jeszcze inną premierę, tak, prawda? No to jest druga dla nas bardzo ważna nowość w Genewie, to jest Jeep Cherokee. Tego samochodu w Europie jeszcze nie pokazywaliśmy, samochód miał swoją premierę kilka miesięcy temu w Stanach Zjednoczonych. To jest europejska premiera w tym momencie. To jest europejska premiera Jeepa Cherokee. Pokazujemy właśnie go tutaj w odsłonie z silnikiem diesla dwulitrowym 170 koni w połączeniu ze skrzynią automatyczną 8-biegowej. Też tej konfiguracji nie pokazywaliśmy jeszcze nigdy wcześniej. I myślimy, że właśnie w tej konfiguracji z napędem 4x4 to będzie samochód, który się w Europie będzie najlepiej sprzedawał. Rozumiem. To może ostatnie pytanie, czy te wszystkie nowości, które wchodzą na rynek, mają jakieś przełożenie na perspektywy polskich fabryk z grupy Fiata? Polskie fabryki grupy Fiata mają się dobrze. Przypomnę, że mamy główne dwie fabryki, jeżeli chodzi związane z samochodami, bo jedna to jest oczywiście Tychy, gdzie produkujemy, przypomnijmy, Fiata 500, Abarta 500, Lancia Ypsilon i to jest jeden samochód dla naszych konkurentów. Także mamy cztery modele, które są produkowane w tej fabryce. Produkujemy rocznie około 300 tysięcy samochodów w Tychach. To jest naprawdę poziom wysoki. Produkujemy najwięcej w Polsce. Wiem, że mają inne firmy w Polsce, również fabryki. My razem wzięte te firmy nie produkują tyle, ile produkujemy my. Firma Fiat Auto Poland dostała, zakład w Tychach dostał złoty poziom World Class Manufacturing, tak? Czyli taka liga mistrzów wśród jakości producentów. Także jest to doceniony zakład. Natomiast co do przyszłości, no czekamy, to decyzje koncernu, decyzje zarządu firmy będą przedstawione, jak będzie wyglądała przyszłość. Natomiast no, mamy Fiata 500, który się nie starzeje, jest samochodem numer jeden w Europie w segmencie cały czas. Także na szczęście ta produkcja idzie 500-ki pełną parą. Mówiliśmy o fabrykach, warto wspomnieć też o Bielsku-Białej, gdzie produkujemy silniki. Produkujemy Multijeta 1.3, silnik wysokoprężny i produkujemy również dwucylindrowy silnik turbo 0.9 benzynowy. Rozumiem. No dobrze, czyli wygląda na to, że perspektywy są nie najgorsze, a już w tej chwili sytuacja wygląda dobrze, jeśli chodzi o fabryki. Tak jest.
a dodatkowe nowe modele na pewno przyniosą też, powiedzmy, jakieś pozytywne zmiany w zakresie też słupków sprzedaży. Na to liczymy. Mieliśmy okazję parę dni temu pokazać Jeepa Cherokee naszej sieci sprzedaży w Polsce. Mieliśmy spotkanie z naszymi dealerami. Samochód został entuzjastycznie przyjęty. Mogę zdradzić, że mam ich kilkaset zamówień w sieci sprzedaży w Polsce na Jeepa Cherokee. Także jesteśmy spokojni, że samochód będzie się dobrze sprzedawał. Dobrze, miejmy nadzieję, że wszystko będzie się zmieniało tylko na lepsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.